Wracamy do Prosto z kadru i pierwszym tytułem, który bym wam chciał przedstawić, jest komiks japoński z wydawnictwa Waneko. I muszę się wam do czegoś przyznać. Rzadko mi się zdarza taka sytuacja, kiedy biorę do rąk komiks, czytam go i po lekturze nie potrafię stwierdzić dokładnie, co o nim sądzić. Wiem, że to zabrzmi trochę dziwnie, no bo jak nie można mieć zdania na temat czegoś, co no, przed chwilą się czytało, oglądało skoro mogło wywołać tyle emocji, tyle wrażeń, to dlaczego nie jest się w stanie w ogóle ocenić tego, co właśnie się trzyma w ręce. Już tłumaczę, o co chodzi. Mam przed sobą właśnie jednotomówkę z właśnie wydawnictwa Waneko od autora Hiroaki Samura. To nazwisko na pewno wam będzie sporo mówić, ponieważ jego legendarna manga Miecz Nieśmiertelnego była u nas wydana. 22 tomy zostały wydane przez wydawnictwa Egmont. To jest komiks, który się ukazał od 1993 roku do 2012. Natomiast ta jednotomówka, którą dla was tutaj chciałbym przedstawić, to Powóz Lorda Bradleya, który wychodził w Japonii w 2005-2007 w odcinkach. Ten komiks ma tytuł i jego opis, który jest przedstawiony na obwolucie, no nie oddaje absolutnie w ogóle tego w pełni, co znajdziemy w środku. Z tyłu znajduje się informacja, że jest to albumik przeznaczony od lat 18 i na początku się zastanawiałem, czego to może dotyczyć. No, na okładce mamy tutaj panią w takiej bardzo ładnie zaprojektowanej sukience. Na kolejnych ilustracjach kolorowych, które są zaraz przed początkiem komiksu, tak samo są bardzo ładne kolorowe ilustracje dziewcząt w takich no nadzwyczajnie szczegółowo zaprojektowanych tych strojach. I na początku myślałem, że będziemy mieć do czynienia głównie z takim, bo akcja toczy się w okolicach I wojny światowej, więc myślałem, że tutaj będzie takie bardziej coś mocno obyczajowego. No i skoro mamy tutaj coś na temat lorda w tytule, to coś może właśnie o monarchii i tak dalej. Ale nie, już przechodzę do sedna. Powóz Lorda Bradleya, tytuł nie bierze się znikąd. Chodzi natomiast o to, że sytuacja wygląda tak. Mamy sierocińce w nieokreślonym państwie, aczkolwiek bardzo szybko można się domyślić, że chodzi o Wielką Brytanię właśnie. Mamy sierocińce, po których jeździ właśnie powóz i Overlord Bradley z każdego sierocińca wybiera jedną dziewczynę, która ma szansę dołączyć do jego sławnej trupy aktorskiej, gdzie są wystawiane wszelkiego rodzaju sztuki, gdzie są, zdaje się, też chyba opery wystawiane. Każda z tych dziewcząt z sierocińców dobrze wie, że coś takiego się odbywa i ma nadzieję, że trafi właśnie do tej trupy, że ten powóz, który przyjedzie po tą pojedynczą dziewczynę, to właśnie po nią właśnie on podjedzie. No i właśnie w pierwszym rozdziale poznajemy taką jedną młodą kobietę, która zostaje wybrana. No i towarzyszymy na początku jej tej podróży, jak ten powóz ją zabiera. No ale jak się okazuje, no nie wszystko jest takie, jak się wydaje, ponieważ kiedy ja już na początku myślałem, że po prostu będziemy mieć do czynienia z mangą, która opowiada właśnie o realizowaniu na przykład marzeń młodych dziewcząt, okazuje się, że zupełnie nie. Otóż okazuje się, że to wszystko jest kłamstwem. Tak naprawdę wszystkie te dziewczęta, większość tych dziewcząt nie trafia właśnie do tej trupy, tylko trafia do wybranego więzienia, gdzie potem te dziewczęta są rzucane dosłownie na pastwę więźniów z wyrokiem śmierci, dożywocia, i po prostu są tam wystawiane po to, żeby ci więźniowie mogli się wyżyć. I to jest pierwszy taki ogromny szok podczas lektury tej całej mangi. I ogólnie całość ma rozdziałów
8 i każdy z nich opowiada o innej sytuacji, o innej dziewczynie, która trafia właśnie do tego więzienia, nie jednego więzienia, do różnych więzień, ponieważ to dotyczy kilku miejsc. Jak się dowiadujemy w trakcie, to właśnie Lord ten Bradley takie zarządzenie wystawił związane z tym, że aby polepszyć sytuację w więzieniach po pewnym wypadku. Każda z takich, z każdego sierocińca jedna z dziewcząt właśnie trafia do danego miejsca, a w zamian ci zarządcy danego sierocińca na przykład dostają pieniądze, czy spłacany jest jakiś ich kredyt i tak dalej. Ta manga ma ten znaczek 18+, nie bez powodu, ponieważ jest to brutalne opowieści o tym, jak strasznie traktowane są kobiety, jak strasznie są traktowane dziewczęta. Każdy z tych rozdziałów opowiada różną historię. Na początku właśnie mamy tą taką jakby wprowadzającą do całego tego motywu. Inna z kolei skupia się już na dwóch takich dziewczętach, które są w takim więzieniu i są, mają pomieszczenia obok siebie i rozmawiają ze sobą wieczorami po bardzo, bardzo ciężkich torturach i tego, co minęły w danym dniu. Jest też na przykład opowieść o tym, jak młody, nowy strażnik w jednym więzieniu jest zatrudniony właśnie do pilnowania takiej dziewczyny, która trafiła do więzienia w tym celu. On jej pilnuje i tutaj z kolei mamy z takiej innej perspektywy tą całą sytuację pokazaną, kiedy on stara się ją uratować z tej całej sytuacji, kiedy widzi to, co się dzieje tak właściwie z tym wszystkim. Z kolei znów w innej opowieści bohaterem jest więzień, który ma okazję uczestniczyć w tym święcie Paschy, tak to jest tutaj to nazwane w tej mandze przez tych tutaj zarządzających. Jest to oczywiście ogromna tajemnica, nikt o tym nie wie. No a część tych dziewcząt rzeczywiście trafia do tej trupy, ale to są naprawdę takie, to jest ogromne, to jest bardzo mały procent względem tego, co się rzeczywiście tutaj dzieje. To nie jest komiks zdecydowanie dla osób wrażliwych, szczególnie na przemoc seksualną, przemoc fizyczną. Ja ogólnie jestem czytelnikiem, który kiedy czyta komiks, czy to gra w grę, ogląda film i tak dalej, jestem takim odbiorcą, który stara się wejść w ten świat przedstawiony przez autora i tutaj uczestniczyć w tych wszystkich wydarzeniach i starać się to odbierać tak, żeby w 100% mieć tutaj odpowiednie wrażenia z lektury i naprawdę byłem mocno przejęty tym, co ta manga oferuje. Ta wrażliwość moja spowodowała, że nie czułem się dobrze po tym komiksie i jeśli wy jesteście wrażliwi, szczególnie mocno wrażliwi, to myślę, że to nie będzie komiks dla was. Natomiast jeśli lubicie coś właśnie, to bardzo będzie bardzo kolokwialnie, nie chcę tej złego słowa użyć, ale coś to jest mocne w takim sensie, że naprawdę robi duże wrażenie takie negatywne pod kątem złych emocji. Nie czuję się w cudzysłowie takiej przyjemności z tej lektury, nie ma tutaj za bardzo humoru i tak dalej. Tutaj jest ten wielki nieobecny właściwie ten Lord Bradley, który nie pojawia się właściwie prawie w ogóle w tej mandze, jest takim złoczyńcą stojącym gdzieś poza sceną całego tego przedstawienia, co jeszcze bardziej wzmacnia taki efekt takiego niepokoju, złego nastroju. I co ciekawe, wszystkie te rozdziały, mimo wszystko, że są o różnych postaciach, w pewien sposób się łączą ze sobą i to jest ciekawe pod kątem narracji, że kiedy czytelnik, że autor przygotował tak historię, że w pewnym momencie czytelnik orientuje się, że niektóre elementy zaczynają się łączyć, że niektóre wątki są jakby kontynuacją jakiegoś innego, tylko z troszeczkę innej perspektywy. I tutaj zdecydowanie tutaj pochwalić autora, że potrafił to rozpisać w taki sposób, że nie jest to oczywiste od razu, ale kiedy już nadchodzi ten moment realizacji, to czytelnik będzie pod wrażeniem tego, jak to zostało tutaj rozpisane. I tutaj mam taki problem z tym komiksem, że moim zdaniem on tutaj jest bardzo cienka granica między tym, czy ten komiks chce po prostu pokazać okrucieństwa
świata, tego jak mogą być traktowani ludzie, jak mogą być traktowane kobiety, jakie to jest niesamowicie brutalne. Czy właśnie ta granica cienka między tym, a pokazywaniem przemocy dla samej przemocy, żeby po prostu jak najbardziej, jak znajdować to kolejne powody, żeby po prostu robić szok dla szoku. Nie jestem w stanie naprawdę określić, w którym kierunku tak naprawdę to miało iść. Tutaj autor w posłowie wspomina, że początkowo chciał, by było więcej erotyki i wydaje mi się, że to wskazuje, że raczej chyba mogło to pójść pierwotnie właśnie w bardziej taki szok dla szoku. No, nie lubię szczerze mówiąc takiego zabiegu. Ta granica jest tutaj naprawdę bardzo cienka, przechodzi właściwie tak jednym krokiem między jednym a drugą stroną. Zatem tak jak mówiłem, no nie jest to manga, którą mogę polecić w 100% każdemu. Osobom wrażliwym odradzam. Natomiast jeśli szukacie coś, co wywołuje spore emocje, to na pewno ten komiks to zrobi. Czytałem komentarze w internecie, że na przykład po komentarzach tego typu jak ten, który ja teraz dałem, że spodziewali się nie wiadomo czego, a w sumie nie było aż tak źle. No cóż, no to już kwestia tego, co do tej pory czytaliście i no, co dla was jest szokujące. No, dla mnie to, co tutaj było przedstawiane, było naprawdę ciężkie. Musiałem na chwilę odsapnąć po czytaniu tego komiksu i odpocząć psychicznie, bo to było, dla mnie to było po prostu ciężkie. No, jeszcze tylko dodam kilka słów na temat kreski. Muszę przyznać, że tutaj chyba najbardziej się wyróżniają te stroje, które autor rysuje. One no, mają tutaj dosyć duże znaczenie w pewnych momentach. No i architektura bardzo szczegółowa pomieszczeń, to znaczy architektura budynków i to, jak wyglądają wnętrza, projekty tych wnętrz. One naprawdę oddają te czasy, w których manga się toczy. Więc tutaj ogólnie na plus fakt, jak bardzo mocno autor oddał właśnie tamte czasy i prawie one, no właśnie prawdopodobnie chyba Wielkiej Brytanii. Zatem to by było na tyle, jeśli chodzi o powóz Lorda Bradleya, Hiroaki Samury z wydawnictwa Waneko.